Hej! Cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanek100 i witam was w pierwszym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords. Prosiliście, tak więc spełniam tą obietnicę. Jakiś tam czas temu, kiedy jakby zawieszałem nagrywania filmów z innych gier, mówiłem, że już będzie tylko Thor, czyli The Old Republic, no ale że prosiliście o to, żeby zagrać w Kotora, a jednak Kotor się wpisuje w właśnie historię The Old Republic, tak jakby na bazie tych gier The Old Republic powstało. Także w ramach przerwy od tej właśnie głównej serii z Jedi Knighta w Star Wars The Old Republic robimy sobie serię z Kotora 2. Kotora 1 swego czasu na kanale nagrałem. Wydaje mi się, że nawet te odcinki nie są w jakiejś fatalnej jakości i tak dalej. Tak więc ta seria na pewno jest gdzieś tam do obejrzenia. Jeżeli nie zapomnę, to wrzucę wam gdzieś tutaj kartę. No i cóż, ja w tą grę nie grałem lata, wieki. Na szczęście chyba nie ma problemów z jej przechwytywaniem i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać później. Mam wersję z GOGa, dlatego też nie ma problemu, żeby gra odpaliła się tutaj ładnie w 4K i w 144 klatkach. Przynajmniej teoretycznie, jak mówię, jeszcze nie odpalałem w sumie gry, mogłem to zrobić być może zanim nagrałem ten wstęp. Ale cóż, zaczniemy w każdym razie nową grę. Ja kompletnie nie pamiętam fabuły ani niczego takiego. Tak więc dobra, zobaczymy, bo tu mamy trzy klasy i możemy sobie wybrać, czy gramy kobietą, czy facetem. Zagramy sobie facetem. Zobaczmy, Jedi Counselors are masters of the Force and spend less time on combat training. Advanced players only. Niekoniecznie. Jedi Sentinels are well balanced and possess many skills. Albo Guardians. Jedi Guardians focus on combat training and lightsaber mastery. Weźmiemy sobie tą zrównoważoną klasę, czyli tego Sentinela. Ja nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że nawet Sentinelem grałem właśnie teraz w tej nowszej serii Jedi Knighta. Także zagramy sobie tutaj, zagramy sobie właśnie Jedi Sentinelem. Teraz tak, zobaczmy. Quick start, custom character. Select this option to have your character creation handled for you. You will only choose your character's appearances and name. Nie, zróbmy sobie custom character. Czemu nie? Trochę poświęcimy czasu na to, żeby sobie postać stworzyć. Dobra, zobaczmy, czy mam tutaj kogoś, kto wygląda jakkolwiek sensownie. Dobra, to już mi się nawet podoba. No, przynajmniej ma trochę dłuższe włosy. Ty masz też trochę dłuższe włosy i masz ciemne włosy, także to jest jakiś tam plus, ale chyba chciałbym mieć brodę. Także wydaje mi się, że ty będziesz moim wyborem. Oczywiście nie jest to jakaś wielka kustomizacja postaci. Wydaje mi się, że to jest podobne jak w Kotorze jedynce. Wydaje mi się, że grałem taką postacią w Kotorze jedynce. Chyba zagram sobie tym panem. On mi się najbardziej podoba. Niech będzie na razie. Na razie weźmy tak. Atrybuty. Ok, the attributes of your characters apply bonuses or penalties to everything from combat to skill checks for to force powers. Check each attribute to see what aspects of the gameplay it can affect. Ok, dobra. Ile mamy punktów? Mamy 30 punktów, dobrze. Czyli tak, no mamy siłę, to wiadomo, jakieś tam fizykale, dexterity to uniki i tak dalej, defense. Constitution, co to jest? Represents health, aha, dobra, czyli to jest wytrzymałość. Intelligence, no to wiadomo, intelligence. Pewnie mocno w to pójdziemy. Wisdom, to jest do mocy. Tak. High charisma. Dobra, na pewno damy sobie po 2 punkty w to wszystko, to 100%. Aha, czyli tym pokazuję, jakie mamy modyfikatory do różnych rzeczy. Dobra, ja myślę sobie tak, zrobię sobie, żeby żadnych negatywnych modyfikatorów nie było do niczego. I tak. Intelligence represents knowledge and reasoning. A high intelligence adds modifier to number of points a character has to spend on essential skills. Pójdziemy sobie dosyć mocno w inteligencję, myślę. Plus 2 już się dostaje na poziomie 14, czyli na razie zobaczmy tak. Mamy dalej 14 punktów. Wisdom. Bo ogólnie będę chciał raczej dosyć mocno pójść w moc, także pójdźmy dalej w moc. Charisma, zobaczmy. Of character force powers, it also reduces the penalty when force powers of an opposing alignment. Ok. A high charisma also improves your companion chance to hit. Ok, i tutaj do perswazji też dużo, dobra. Ja będę chciał dosyć mocno grać perswazją, także nawet sobie może wrzucę tutaj na plus 3. I zostały nam 2 punkty. Czyli jeżeli, dobra, czyli musiałbym dać 2 punkty, żeby dostać gdziekolwiek plus. Czyli zobaczmy. Vitality points gained at each level up. Constitution also determines what type of implant the character can equip. Weźmiemy chyba sobie tak Constitution. Wydaje mi się. Niekoniecznie siła. Żeby mieć trochę więcej życia, weźmy sobie to. Coś takiego sobie zrobię. Nie wiem, czy to jest dobre. Nie wiem, jaka jest meta tej gry. Nie mam bladego pojęcia.
Jak mówię, jak grałem w nią ostatni raz wieki temu, ja w ogóle za bardzo fabuły nawet nie pamiętam tej części. Także zobaczymy, jak to pójdzie. Each of your character skills has a number associated with it. This is the skill rank and determines how good the character is at what is what with that skill. Nie umiem czytać. When using a skill to perform an action, the rank is compared against a difficulty check. For example, to open a lock with a DC of 15, take your skill rank in security plus wisdom modifier plus D20 roll. If the total is 15 or greater, the lock is open. Okay. No dobra. Zobacz, mamy tak. Computer use, to jest class skill. Stealth. Oh! Stealth governs the use of camouflage device to enter stealth mode. If a character equips such a device and activates stealth mode, opponents must make an awareness check versus the character's stealth skill or be unable to detect them. O, to jest bardzo fajne. Generalnie. Tylko tutaj trzeba mieć jakiś kamuflaż, ale zdecydowanie stealth chcemy. Tutaj mam 20 punktów, dobra, za 2 w stealth sobie na pewno dam. Przekonywanie to na pewno. No dobra, tak, to jest po prostu przekonywanie kogoś w dialogach, to myślę się przyda, wymaksujmy to nawet. Aha, dobra, tu więcej tych skill nie ma, dobra, czyli dalej mamy security, instructs electronic locking device. Okej, czy to jest do otwierania zamków po prostu, też sobie weźmiemy chyba wysoko. Treat injury, niekoniecznie jakoś dużo, awareness. Enemy, okej, tutaj też hidden enemies. Ja bym wziął jeszcze ten computer use, generalnie. I też dam sobie go na maksa chyba, bo tutaj też możemy jakieś komputery się włamywać. No tak, ja też wymaksuję sobie stealtha i dam, bo tak, naprawę. Mechanical device select droid using disposable package parts. Okej, to już nie będziemy mieć naprawę. Demolition też na pewno nie, bo to są miny i tak dalej, chociaż to tutaj... Okej, tu można rozbrajać miny, ale to w takim razie postaramy się ich unikać. Myślę, treat injury. Amount of damage held when a medpack is used. Dobra, myślę, że tak, czyli damy sobie 2 punkty w to i 2 punkty w to, bo te kosztują po 2, czyli ich nawet nie mogę za bardzo dać bez niczego. Czyli no, będziemy w tym słabi, ale jakieś tutaj te trade-offy musimy zrobić. Także wydaje mi się, że coś takiego zrobimy. Feats, ok. Some feats allow you to use special items like heavy armor, other feats modify saving throws, skill checks, ok. Dobrze. You have granted the following first this level. Ok, czyli jakieś tam te podstawowe rzeczy. Czyli tak, tutaj mam Critical Strike. Ok, czyli tu mogę sobie dodać. Z tego co pamiętam, to było spoko. To jest taki szybki atak, który możemy robić. Czy ja mam to odblokowane? Nie. Ok, dobra. Czyli tutaj coś jest wymagane, czego nie mam. Czyli tak, co możemy? Weapon focus, melee focus. Myślę, że tak. Chociaż nie, idziemy oczywiście w focus na lightsaber. To zdecydowanie. Okej, widzę, że tych wyższo-levelowych rzeczy za bardzo nie mogę. Mógłbym średnie pancerze, ale niekoniecznie chcę średnie pancerze. Plus 1 skill point do demolition i stealth. Okej. Czy tutaj możemy sobie podbić trochę stealtha. Two weapon fighting. Moglibyśmy mieć na 2 miecze walczyć. Niekoniecznie będę chciał chyba walczyć na 2 miecze, także na razie sobie zobaczymy. Empathy. To jest spoko, bo daje nam plus 1 do perswazji. Tam daje do computer use i tak dalej. Saving throws. Okej, to niekoniecznie mnie interesuje. Ile mam tych punktów? A, mam tylko ten jeden. Okej, czyli mogę sobie tylko jedną rzecz mogę sobie z tych rzeczy wybrać. Dobra, to wydaje mi się, że w takim razie na początek pójście w miecz świetlny chyba nie będzie dobry, bo chyba tutaj też na początku miecza świetlnego za bardzo nie mamy. Czyli pytanie, w co pójdziemy sobie na dobry początek? Tu jeszcze mamy jakieś tam naprawy, ale to nie. Dual Strike. This character has advanced training using teamwork to defeat enemies when attacking an enemy that is also attacking. To niekoniecznie. Finesse, lightsabers, ok. Either the dexterity or strength bonus to their chance hit, ok. To też nie jest nam na razie potrzebne, bo nie będziemy chyba tego mieli. Wiesz co? Na dobry początek wezmę sobie chyba to, co mi daje bonus do perswazji. Tak mi się wydaje, albo do stealtha. Dajmy sobie może do perswazji. Ewentualnie to, bo tutaj security, computer use, naprawy. Weźmy sobie empatię. Dobra, to będzie, bo jest jedyne, co mogę niestety dodać. Dobra, możemy sobie wpisać
wylosować, no ale tutaj trzeba coś innego, coś ciekawego wymyślić. No to będzie Roman, ale co dalej? Dobra, to może Roman Jace? Nawet. Dobra, zobaczmy, co tu jeszcze się polosuje. Roman Jace, dobra, tu widzę Jace, to się będzie powtarzać. Dobra, to niech będzie Roman Jace. Roman Jace, o tak było to pisane. Niech będzie Roman Jace, cokolwiek, jakby nie, jakoś nie myślałem o tym do końca, jak nazwać tą postać, ale Roman musi być. Także niech będzie Roman Jace. Chociaż to tak się na szybko zastanawiam, czy ja mogę coś tutaj napisać? Nie bardzo. Dobra, niech będzie Roman Jace. Jeszcze nad tym portretem się zastanawiam, czy portret. Nawet nie mogę się tam kurwa cofnąć. Mogę. A. O kurwa, czy mi to wszystko anulowało? O, jest świetne pytanie. Ale nie, wezmę sobie tego bez brodu. Dobra, mam nadzieję, że właśnie sobie nie cofnąłem całego progresu. Kurwa, właśnie sobie cof... Ja pierdolę, dobra. Jeszcze raz, tylko teraz ja już nie pamiętam do końca, jak ja to klikałem. Fuck me, naprawdę? Boże, widać, że to jest stara gra. No nie sądziłem, że to mi tak anuluje. Kompletnie. A w ogóle coś z tej Clean Recommended? Zrobiło mi bardzo podobnie chyba jak ostatnio, ale ja jednak chciałem mniej tu i mniej tu. Chyba chciałem to mieć wymaksowane. Dobrze pamiętam? Dobra, wiecie co? Zróbmy inaczej. Ja zrobię cięcie, odtworzę to i widzimy się, kiedy już będę gotowy zaczynać grę, bo zwaliłem strasznie, nie sądziłem, że to mi wszystko anuluje. No dobra, moi drodzy, robię trzecie tak naprawdę podejście. Trzeci raz zaczynam tą postać, dlatego że gra niestety, przez to, że jest stara, ma trochę problemy z przechwytywaniem. Mam nadzieję, że już teraz wszystko w OBS-ie dobrze ustawiłem, przetestowałem to, także powinno być ok. Tak więc cóż, bez zbędnego przedłużenia, zacznijmy w takim razie. No i zobaczmy, jak będzie wyglądać wprowadzenie do tej gry. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce. No dokładnie, moi drodzy, tak więc jesteśmy po wojnie domowej w Republice, która doprowadziła do tego, że wszyscy praktycznie rycerze Jedi nie żyją. My jesteśmy ostatnim rycerzem Jedi, który przeżył jakąś zasadzkę Sithów, którzy teraz się panoszą po galaktyce i ostatni Jedi starają się wyeliminować. No i cóż, będziemy musieli jakoś z tej sytuacji się wydostać. Hyperdrive. Survive long without medical attention. The hyperdrive is damaged. Main power must be restored in order to bring the engines online and dock with the nearby Paragus mining station for much needed repairs. Your fate and that of the Ebon Hawk depend upon T3M4, a lone astromech droid. Return to this location at any time to skip the prologue.
No dokładnie, także mamy jeszcze to wprowadzenie, jesteśmy na pokładzie Ebon Hawk. Aktualnie będziemy grać T3M4 w ramach takiego prologu tutoriala. No i mamy uratować naszą postać, która jest gdzieś tutaj w Medical Bayu. Tak więc już oczywiście prolog jak najbardziej zrobimy, bo to jest trochę popularyzowane. ASD to move T3M4, then turn. Press caps lock to toggle first person free look. Hold control to look about. No właśnie, także gra jest w takim trochę oczywiście staroszkolnym, że tak powiem, stylu. Na szczęście można klikać na itemy. It shows you are near Paragus, a mining colony. When the hyperdrive is fixed, you can use the galaxy map to choose a destination planet. Okej, no dobra, oczywiście na razie nie bardzo możemy to zrobić, mam uszkodzony hipernapęd. Także postaramy się go oczywiście naprawić. Okej, mamy nowy wpis w dzienniku. Dobra, tutaj mamy to, czy tak, prolog Save the Ebon Hawk, to jest ogólny ten, i także Heal Roman Jay's Bonus Mission. Okej, czyli mamy też się zająć właśnie naszą postacią, będziemy musieli to zrobić. Już nie będę do końca podgłaśniać może tej pani, która nam tutaj robi tutorial. No dobra, zobaczmy co my tutaj mamy. Dobra, możemy sobie tutaj zhakować systemy komputera, który przed chwilą podniosłem generalnie. No dobra, to możemy sobie slice system, zobaczmy. Open may hold container door, wybaczcie, aż odbiło mi się. Tak, musieliśmy to zrobić, żeby przejść dalej. Ok. Także wracamy tutaj i to tyle. Straciliśmy item, ale za to mamy mamy otwarte przejście, tak więc lecimy dalej. Dobra, mamy główny tutaj jakiś pokład. Ok, tutaj możemy otworzyć jakąś skrzynkę. Przynajmniej spróbować. Nie, it's impossible. Okay, some locked doors and containers can be opened by bashing or blasting them with weapon until they open. Not all doors or containers can be successfully bashed. The bash an object. Okay, dobra, to już jest tutorial. Okay, czyli możemy sobie tutaj spróbować otworzyć tą skrytkę używając basha. Także jak nasz tutaj droidek spróbuje to trochę zrobić, czemu nie? Nie wiem, co tam nam wypadnie z tego. Okay, jakiś zepsuty item. Ale mam też dwa komputer spajki. No dokładnie. Okej, tutaj też jakieś mamy części z zniszczonego droida. Tego pewnie otworzyć nie możemy, chociaż możemy spróbować. A, możemy, okej. Dobra, czyli to jest przejście gdzieś dalej, tutaj mamy jakieś ciało do zbadania i tutaj mamy też jakieś przejście. Ok, blast door. Ok, na razie tam nie przejdziemy. Zobaczmy tutaj. Tutaj też nie mogę. Dobra, na razie chodźmy tutaj. O, właśnie, mamy też mapkę. Dobra, czyli gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tutaj. Tutaj mamy cargo hold. Tutaj port dormitory. Ok, tu jest mapa. Communication console. Tutaj storage. Gdzie jest Medical Bay w ogóle? Tu pewnie jest Medical Bay? Nie. Tutaj też nie jest. Gdzie jest Medical Bay? To jest dobre pytanie. No dobra, ale lecimy dalej. Otwórzmy sobie kolejne drzwiczki. Okej, mam innego droida. Co ciekawe. Okej, możemy coś spróbować otworzyć, czemu nie? O, i tym razem się udało. Okej, dostaliśmy jakiś pistolet. O, i coś mamy. Sensor droids emerged from this box when you opened it. These droids will make for excellent target practice. Use the weapon from this container to attack the droids. Dobra, czyli możemy sobie zaatakować. Okej, możemy nacisnąć sobie U. To będzie to? Chyba tak. Co jest pod U? Nie, to jest pod U. Dobra, czyli tutaj mogę mu dać. Okej, tego nie mogę. Tutaj mogę na razie. I możemy... Nie, tu mogę zrobić tylko non. A gdzie jest? Aha, dobra, tu pewnie będzie blaster. Tak, dobra. Czyli zakładam blaster. Proszę bardzo. Dobra. I co teraz?
Okay, the game pause when you select an enemy and the selection reticle will show up in the red. You can use your mouse to select... Dobra. Czyli tak, możemy sobie... Okay, a czemu nie mam tutaj? Czy atak to teraz będzie zwykły strzał? Tak, to będzie zwykły strzał, dobra. Czyli tak, mamy oczywiście aktywną pauzę. Remember, only left click the targeted enemy once to engage. You will automatically attack your target each round. You do not have to left click it until you select a new target. Okej, okay. Dobra. Tak, ale tutaj oczywiście możemy też kolejkować, czyli możemy strzelić sobie w tego pana, a następnie w tego pana. Mamy tu aktywną pauzę. Niestety nie trafiliśmy pierwszym atakiem. Tym też. Okej, okay, dobra, tutaj trafiliśmy. Tutaj też trafiliśmy, możemy zmienić się od razu na następny cel. Dawaj. T3 bodajże. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay, czyli co ciekawe, mogę więcej jakichś tutaj rzeczy otworzyć. Nie wiem, czy to mi da lepsze rzeczy. Okej, okay, dobra, czyli mamy jakiś taki spike po prostu, który możemy sobie otworzyć jakieś bardzo zabezpieczone skrzynki. Jak na przykład tutaj, dobrze. Czy jakieś kolejne części zdobyliśmy. Tutaj coś mogłem otworzyć, tylko nie wiem, czy to mi się wcześniej nie zbugowało. Że coś innego mi może pokazywało. Dobra, tutaj teoretycznie coś mogę jeszcze chyba podnieść, czy nie? Nie, okej, okay, dobra. Tutaj po prostu więcej... więcej tych droidów, które mogę próbować... które mogę sobie poćwiczyć, żeby poniszczyć. Także czemu nie? Także sobie zestrzelmy te droidy, ale już więcej tego robić chyba nie będę. Bo to jest, nie wiem, czy to coś nowego mi powiedziało. Chyba tam o aktywnej pauzie to było powiedziane. Ale dobra, nie potrzebujemy, myślę, tego treningu. Furthermore, certain skills, powers, and attributes may modify what choices you have, or how successful you are with those choices. No właśnie, czyli standard oczywiście w grach RPG. Is malfunctioning. You can fix him by using a part. Luckily, you have already found one. If you repair 3CFD, he can join your party and assist you in repairing the ship. No dobra, to naprawimy go, czemu nie? Success. You have fixed 3CFD. Now he will join your party. No dobra, mamy tutaj coś po droidowemu, czego nie rozumiemy. Ale za to naprawiliśmy sobie droida i mamy kompana. To change which party member you control, click on their portrait or press tab. Later, when you have more companions, you can add and use the key card you found to open the locker. The impact armor from this locker can be equipped on the equip screen. Dobra, czyli dostaliśmy sobie tutaj jakiś lepszy pancerz, tak to chyba nie mam żadnych innych itemów, które mógłbym założyć. Do naszego towarzysza droida też chyba nie. Tabem możemy się zmieniać, spoko. Dobra, tak więc ruszamy dalej. Szukamy innych rzeczy. Dobra, tu już byliśmy. Dobra, czyli wróciliśmy do main halla. Dobra, jeszcze sobie poeksplorujmy, zanim tam użyjemy tej konsoli, która jest tutaj na środku. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Okej, okay, blast doors kolejne. Aha, dobra, czy ich nie otworzymy. Dobra, czyli teraz już musimy chyba użyć tej security console, bo tego jeszcze nie robiliśmy. Halo, czemu nie mogę się ruszyć? Dobra, coś się zbugowało. Okej. Okay. Tylko teraz pytanie, czy jeżeli tym droidem tam podjadę, to czy będę miał to na przykład taniej? Nie, dobra. Czyli tak czy jak musimy użyć dwóch tych tutaj rzeczy. Możemy sobie zobaczyć kamery generalnie. Okej, okay, nie wiem, czy na tych kamerach cokolwiek ciekawego będzie. Tu mamy silnik oczywiście, tu jakaś winda. Dobra, otwieramy drzwi. Dobrze. Display security door status. Ok, tutaj working inoperable. Dobra, no widzę, że chyba... Chociaż nie, dobra, tu jeszcze coś mogę otworzyć, ale chyba wszystko jest otwarte na tyle, ile się da. Dobra, czyli zobaczmy, coś nam się otworzyło. Nie wiem, które to były te drzwi. Nie te chyba, no to wychodzi.
Dobra, łajcie się, zamienię na tego droida, bo powrót będzie ciężki. Tak więc dobra. Garage Access. Aha, to jest dalej misja bonusowa, co ciekawe. No dobra. Także... Oj, będziemy potrzebować dwóch droidów. Switch into solo mode and move the first droid to stand in the hall between the inner and outer garage doors. Then switch... okej. Dobra, tutaj potrzebujemy trochę bardziej tutaj tego przemyśleć. Dobra, tylko pytanie, które to będą drzwi? Zaraz. O właśnie, tam też możemy coś usłyszeć. Tam trzeba to by obejrzeć. Ale dobra, zaraz. Oh, security door. Aha, tu my jeszcze nie byliśmy. Dobra, to możemy pójść na górę, ale tu jeszcze nas w ogóle nie było. Czemu nie otwórzmy to? Nie wiem, czy ten droid sobie z tym poradzi? Poradzi. O, dobra, tu mamy naszego Romana. Pytanie, co ja mogę tutaj zrobić? Dobra, czyli potrzebujemy znaleźć medpack, zakładam, że on będzie tutaj. Także spróbujmy to otworzyć. Dobra, udało się, świetnie. Tak, jest, mamy medpacka. Czyli co, muszę pewnie jeszcze pogadać. Dobra. Success. You are stabilized. To recover fully, you will require the medical facilities at the Paragus mining station. But you are not in any danger of dying from your wounds right now. Dobrze, czyli zrobiliśmy to jedno zadanko poboczne. Dobra, ale jeszcze tak, bo tutaj gdzieś właśnie te drzwi nam prowadzą. Inner garage door. Okej. Dobra, tutaj trzeba będzie dwójkę kompanów użyć. Dobra, tu już byliśmy. Czyli tak, robimy to w ten sposób. Tego naszego droidka, gdzie tu się robi ten solo mode. Tutaj solo mode. Nie, dobra, zaraz, czyli zostawiamy sobie tu, robimy tak, robimy solo mode. I teraz możemy podjechać sobie tutaj, użyć tego. Access security door. Open inner garage doors. Chyba one powinny być otwarte. Nie. Zaraz. Click the solo mode. Ok, where you in solo mode, move C3FD to the security computer. Aha, czy ja muszę być tym droidem? Jednak? Właśnie nie wiem, to jest dobre pytanie. Wait, no zaraz. Mogę zamknąć to. Dobra. Aha, i mogę otworzyć to. Dobra. I czy teraz jest ok? Zaraz. No nie, bo to jest outer garage doors. To jest engine room. Nie, zaraz. Czegoś tu nie rozumiem do końca, jak to ma działać. Nie do końca rozumiem, bo gdzieś mi się te drzwi nie otwierają. Generalnie. Zaraz. Bo tutaj tego też nie otworzę, prawda? Tak. Dobra, zaraz. No czyli to się musi otworzyć. Dobra, jeszcze raz, security console. Podejdź tu. Mój drogi. Aha, dobra, chyba nie mogę tobą kierować. Czy nie, no muszę móc tobą kierować. Ci musiałeś zbugować, świetnie. Czy mogę zrobić tak? Okej, dobra, to powinno podziałać. Czy już mogę tobą się ruszyć? Tak, to czasami się te droidy blokują. Okej, no te outer garage doors. Musimy sobie to otworzyć. Access security doors. Tylko nie... A mogę, dobra. Okej, zobaczmy. Security cameras, outer garage door. No ale się nie otworzyło, halo. Przecież tutaj jest... No, open outer garage doors. Dobra, wait. Command failed. How bridge detected? Close inner garage doors. No dobra, zamknięte. Open. Okej, dobra, teraz się udało. Teraz tak, log out. Ty lecisz tu. Teraz robimy tu. Security doors, close outer. Dobra, open inner. Dobra. Teraz możemy się przełączyć i jesteśmy, proszę bardzo, udało się. Mamy dostęp do garażu. Sparking wires connect to the trigger mechanism for the inner and outer garage doors. You can open and close the doors from here. Okej, no to open outer. You can't open the outer garage door without depressurizing the rest of the Ebon Hawk. First, you will need to close the inner garage door. Do you want to do anything else here? Okej, dobra, czyli tutaj nic nie robimy w takim razie. Okej, no tak, bo tu mamy ewidentną dziurę w kadłubie. Mamy też workbench. With a workbench, you can break down objects in your inventory into components.
You can then use the components to create repair kits, weapons, armor, and upgrades. Because of the damage to the Ebon Hawk, this workbench has limited functionality. You can still use it to create a repair kit, which you can use to repair yourself. Use the workbench to break down the items you've found into components. Then use the components to create a repair kit. Dobra, trzeba będzie to w takim razie zrobić, zobaczmy. Use the workbench, czemu nie? Dobra, czyli... zobaczmy, repair kit, component cost, total components. Dobra, czy mogę sobie zrobić ten w takim razie repair kit i trzeba będzie użyć tego. Ale to za chwilę. Dobra, tu mamy wyjście. Tutaj nie możemy przejść, bo to jest zamknięte. Ale jesteśmy po drugiej stronie, tak więc zobaczmy. Dobra, tutaj też nie mogę. Okej, okay, czyli chyba tutaj nic więcej nie zrobimy. Czyli musimy zrobić sobie tak i naszego droidka tutaj wpuścić. Czyli tak, zamykamy te, zawieramy te. Dobra. Teraz tak, tu w ogóle możemy sobie użyć chyba ekwipunku tego Reaper Kita, use item. O właśnie, super. Dobra, pytanie co dalej? Okej, chyba musimy już wyjść tak naprawdę tutaj na górę tego statku, ale jako, że akurat nam powinno pyknąć jakieś pół godziny razem z tym tworzeniem postaci, na ten pierwszy odcinek zakończymy. Także póki co uczymy się tak naprawdę dosyć mocno gry. Ja też sobie ją odświeżam, jak to się tutaj wszystko używało, to że to mamy jeszcze wiele zakładek, które nie wchodziliśmy, ale być może gra nas dalej do nich pokieruje. Tak czy siak tutaj na górę, na zewnątrz tego statku, aby go naprawić, udamy się w odcinku kolejnym, a tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.